Dzień dobry, proszę Państwa. W moim komicznym monologu cyklicznym będę mówić o różnych sprawach. Dzisiaj temat kobieta. Otóż ostatnio szedłem alejką w parku i z naprzeciwka patrzę, idzie atrakcyjna kobieta. Obrzuciłem ją dyskretnym spojrzeniem. I co się wydarzyło? Ludzie, kobiety mają fabrycznie wbudowaną reakcję na taką sytuację. Każda kobieta, nawet łysa czy z krótkimi włosami, poprawi włosy, jakby je chciała za ucho założyć. Zależy tylko, którą ręką, no ale to akurat wynika ze strony, z której patrzysz na nią. Otóż, na 10 kobiet 10 tak zrobi. Tak właśnie się stanie. Owszem, mogą się zdarzyć wyjątki i powiedzmy na 100 kobiet trafi się jedna lub dwie przewrażliwione, bądź nadpobudliwe, czy bardziej niezależne. Może też trafić się taka, która nie lubi facetów. Tak też się zdarza. Takie mamy czasy. W takich czasach żyjemy. No cóż, takie ostatnio coraz częściej się ujawniają i nazywa się to coming out. No ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. No tak, to tak. Taka dygresja. Dobrze, obrzucasz kobietę wzrokiem, może nieco, nawet za mało dyskretnie, a ta już jest napalona, ale nie w takim sensie, jak myślicie. Powiedzmy, że jak jest podpalony ląd dynamitu, jest to bardzo krótki ląd. I co się dzieje? Teraz to się nazywa syndrom Tourette'a, jak to Amerykańcy nazwali. Zresztą oni na wszystko mają nazwy. Otóż ta kobieta obrzucona twoim spojrzeniem nagle krzyczy: co się kurwa gapisz? No teraz mamy równouprawnienie i nawet kobieta publicznie może użyć takiego zwrotu nieparlamentarnym nazywanym. I mało tego, nie zawaha się użyć epitetu typu dupek, palant, ćwok czy nawet kutas. No tak. To zależy, jak bardzo poczuła się wkurwiona przez to, że na nią spojrzałeś. I poczuła się zaatakowana twoim spojrzeniem i wtedy przechodzi do kontrataku. Pół biedy, jeśli jest to kontratak słowny. Gorzej, jeśli przejdzie od słów do czynów, a konkretnie rękoczynów. Na przykład rzuci się na ciebie jak rozścieczona kotka czy insza tygrysica z pazurami do oczu napastnika, sama stając się z ofiary molestunku wzrokowego napastnikiem, albo nawet rzuci się z pięściami, może to się skończyć nokautem. Są takie przypadki.